witamy wszystkich. Pokazuję tutaj, cośmy kupili. To jest właśnie, to jest ta mata filtrująca, która, taka bela starczy około na 2 lata, czy 3 lata do oczka. Kolejne tajniki pokazujemy i tniemy takie filtry. O, pokażę, jak się to robi. I docinamy taki filtr. I zaraz pokażemy, jak się wkłada takie beczki. Taki filtr. No i takie ucięte kawałki przetnie na pół. Ja będę pokazał. O, i na pół to przecinamy. I taka mata filtrująca jest do naszego oczka. I dzięki takiej macie, naturalnemu systemowi oczyszczania biologicznemu, tak jak w Japonii, na górę dajemy tylko matę, on zabiera ten osad taki, ten odchody od tych ryb, od kaczek. I ten wyłapuje to. I tak wygląda po zużyciu. Taką matę używasz około 2 miesiące, czy może szczęście, jak ci stajesz. Taka jedna mata wychodzi, jak się to podzieli, to wychodzi dosłownie tam złotówkę. I taką matę wymieniasz, pierzesz ją co jakiś czas. Pokazujemy teraz i zaraz przejdziemy do filtra. Pokażemy, jak można uratować takie oczko bez jakichś ponoszenia kosztów, bez żadnych filtrów UV. Na zasadzie ja, mając teraz tyle ryb, dokładam kolejny filtr, już trzeci filtr, który będzie właśnie w ten sposób oczyszczał wodę, bo są upały, bo się podnosi temperatura wody, jest bardzo dużo kaczek i niestety, żeby uratować te ryby, bo dopływu nie ma, czasami tylko dopuszczam wodę ze studni. Przejdziemy zaraz do oczka i pokażemy to dalej, jak dalej kontynuujemy. Serdecznie chcę pokazać taki filtr. Mam staw przerybiony, wielu ludzi mówi właśnie, że w tak małym oczku widział Rafał tutaj, nie? Tysiące, miliony, no, miliony małych rybek takich wylegniętych, to jest z tego roku wyleg. Duże ryby, potężne i karpie, takie 13-kilowe, 6-kilowe karpie koi, jesiotry, i lin czerwony, i liny naturalne, 6,80, ważyłem jednego z lina, pokazałem pocałunek, czy życzenia. I muszę dołożyć taką trzecią beczkę, dołożyłem filtr. Już dwie takie beczki pracują, oczywiście to jest ta mata na górę. Wielu ludzi pyta, odpowiadam na to pytanie, jak to zrobić. I taki filtr pokazujemy tutaj, do filtra się dają. To jest naturalny filtr, tak jak się to robi w Japonii. Taki keramzyt, o, naturalny worki keramzytu. I to się układa, układa się w tej beczce na górze. Specjalne speszle są tam, żeby powietrze, siły warstwa powietrza, które po około 2 tygodniach czy po tygodniu w tej temperaturze, takie temperatury 30 stopni, wytworzą się z bakterie. Opisane jest na internecie cała wiedza, tak jak w Japonii się robi naturalne oczyszczanie ścieków. Tak przyroda potrafi oczyszczać się. Wytwarzają się bakterie, które zamieniają azot, który odchody są kaczek, mam tu ponad 20, a więc duża, ogromna dawka azotu, taka ogromna ilość ryb, a więc odchody, więc azot, żeby uniknąć sinic, przyduchy, mimo to, że nawet zielone na wodzie zostanie, ale ta woda jest po prostu w ten naturalny sposób oczyszczana. Bakterie, które się wytworzą tutaj same, zamieniają ten azot na azotyny tlenowe i dzięki temu mogą ryby w tak małym oczku uzyskać. Uzyskujemy takie efekty, żyją raki. Już na takie moje oczko małe musiałem zastosować 3 beczki, bo jedna beczka by nie dała sobie rady. I zakładamy taką na górę matę. Pokażemy, takie beczki są u nas do zamienienia, kto by chciał zamówić. Po użyciu tego keramzytu, to jest cały system rurek, gdzie ta woda przechodzi. Woda, zaraz pokażemy, jak pada z góry. Wychodzi, pada przez na sam dół i znowu wychodzi rurą i z powrotem wraca do stawu. Pompa oczywiście jest zatopiona w stawie, która ma 60 W. Wydajność ma 8000 na godzinę litrów, także ten staw w ciągu jednej doby cały jest przepuszczony albo i więcej. Tu mamy taką matę, na górę dajemy stałą, którą można wymyć karczerem, no, ona jest, może być nawet rok, dwa, wieloletnia. I dajemy ją na górę, tutaj zabezpieczam to, żeby nic nie przeciekało mi. O, i zasłaniam taką matą. I następnie daję taką matę, tutaj można sobie dziurkę zrobić. I daję tutaj na górę matę. I tutaj tak zabezpieczona tą matą. Damy jeszcze jedną matę, pokażemy. I zobaczycie, drugą matę mogę dołożyć. I te dwie maty to są maty, które pierzemy, czyścimy. O, taka jest tutaj, po roku czasu jest wyprana, tak zniszczona. To jest jedyny materiał, który się zużywa. Taka mata u mnie ma tu już rok, teraz ją wymieniłem po roku. Kosztuje taka mata złotówkę. Możemy ją czyścić. Czyścimy taką matę, w taką mamy beczkę oczywiście. O, beczka z wodą. I zaraz pokażę, jak woda leci. Jest woda ze stawu, wpada do tej beczki. Staram się mówić to powoli, żeby to każdy zrozumiał. I to w zależności od brudu, od stawu, od mułu, od tych części stałych w tym stawie, a więc te wszystkie odchody, będziemy to czyste, często czyścić. Ja w moim stawie wszak ilość ryb czyszczę to co 2 dni, po prostu myję w tej beczce topiorę. I znowu zakładam, żeby nie zużywać, jeśli kogoś stać, po prostu jedyny materiał eksploatacyjny to są te wiskozy, ale po jednym razie szkoda wyrzucać, po miesiącu proponuję wyrzucać. Daję nawet 2 takie maty, o, zobaczcie, tak wyczyszczona woda, możemy pokazać. W szklance jest czyściuteńka woda, nic nie dostanie się mechanicznego. A więc zaznaczam, to jest tylko i wyłącznie mechaniczne czyszczenie wody. Nie trzeba wtedy systemu, filtrów oczyszczających i tak dalej.
O, i pokazuję teraz, tak po założeniu, tu nigdzie woda mi nie przechodzi. I teraz daję po prostu wodę ze stawu. Idzie woda ze stawu, daję to tutaj, przyciskam kamieniem, żeby mi to nie wyleciało. Przykrywam pokrywką. Czy można sobie to zasłonić? Można sobie to zasłonić jakąś zieloną siatką, żeby nie wyglądało, żeby nie szpeciło twojego oczka, bo ludzie mają elegancko odstawione. O. I przykrywam to, tu muszę wyciąć taki otwór na ten przewód. I przykrywam to taką beczką. I woda napływa tutaj. I po około tygodniu, dwóch, w tych temperaturach, tak powiedziałem, bakterie się otworzą. Ta woda spływa teraz przez cały system tego keramzytu. Te wszystkie kamyczki to wstępnie oczyszczałem, to w nich tworzą się te bakterie. Druga beczka jest takich peszli, gdzie tworzy się warstwa powietrza. I woda po prostu wpływa do góry i tą rurą wypływa do stawu, sobie wypływa z powrotem sam. I taki obieg zamknięty, nieduże koszty. Taka beczka potrafi już utrzymać takie ryby. Niestety ryb mam bardzo dużo. Musiałem po prostu zastosować trzecią taką beczkę na tym moim stawie. I tutaj tylko woda dolatuje mi, jak mam deszcze, czy czasami jak jest bardzo ciepła woda. O, Rafał cały czas tutaj, kolega go pytał już, tak, z Londynu? Tak. Koszt takiego oczka, jaki jest. Wielu ludzi jest zainteresowanych. Możemy wysłać na takie beczki na całą Europę. Mamy kolegę. Prosty sposób. Zasłaniamy zieloną siatką. Bardzo łatwy sposób można zrobić. No mówię, zaznaczam wielokrotnie, że jedynym materiałem wymieniającym się to jest ta masa. Tutaj nie psuje się nic. Ja mam tą pompę w stawie już tu trzeci rok. Tylko podłączyłem beczkę do tego. I tak sobie tutaj leci. O, i woda napływa. Tapo. Oczywiście po dwóch dniach to opadnie wszystko na dół, pokryje się to warstwa cała mułu, czy błota takiego, beczka nie będzie się, woda nie będzie wylewać, bo przelewa się wtedy górą. I taką beczkę mamy totalnie czystą wodę. Można wtedy mieć raki, można mieć najdroższe rybki, można mieć karpie koi. Przezroczysta woda jest do samego dna. Ja nie mam wody przezroczystej, bo karpie mulą, kaczki dają odchody, kaczka niestety robi to do wody, nie wychodzi na brzeg. I zamykamy to i po prostu co dwa dni przychodzę i czyszczę. Pokazuję to wielu ludziom, bo pytają, osobną beczkę mam, żeby nie latać nigdzie. Po prostu piorę takie rzeczy i jeszcze raz powtarzam, takie coś już zużyte wyrzucamy co jakiś miesiąc i taką beczkę pracuje tylko od maja, gdzie zaczynają się przyduchy, nagły wzrost temperatury, gdzie temperatura z 8 czy z 5 stopni podskoczy do 20, robi się przyducha, robią się sinice trujące i wtedy warstwa nie przepuszcza żadnego, sinice zabierają tlen i ryby wszystkie padają, jest przyducha, potrafią przydusić tysiące nawet ryb w całej stawie. A więc ta beczka posłania. Nie musisz wtedy dostawać filtrów ultrafioletowych, drogi, kosztu ponosić. No jedynym warunkiem to jest ta wymiana tej mechanicznej gazy, którą po prostu wyczyścisz. I woda jest, praktycznie można do szklanki nawet wyczyścić tenka woda. Te bakterie, zaznaczam, wytworzą się same. Są w Czechach, można kupić bakterie, które się wsypuje, ale po prostu one to zrobi przyroda i natura. Pod wpływem tego tlenu, jest to również opisane na etycie, ten na dole warstwa tlenu, jeszcze można dodatkowo, tutaj ludzie się uzdatniają, dodają do tej wody jeszcze dają dodatkowe powietrze, pompkę powietrza, która jeszcze szybciej powoduje, że te bakterie tlenowe żyją. Na zasadzie ruchu wody. Tak jak to jest w strumykach, tak od wieków to stworzyła natura. Tak działają, zaznaczam, wiele oczyszczalni naturalnych w całym Japonii, w całym świecie. I ta beczka wystarczająca, te trzy beczki utrzymują mi taki poziom wody. Rafał widział ze mną, widziałeś te ryby, nie? Tak, super. Wielkie ryby, nie mają żadnych chorób, nie mają żadnych pasożytów. Nie ma przyduchy, nie chorują na żadne pleśniawki i nic, bo woda jest cały czas utrzymana. No, oczywiście w zimie to wyłączam, około październiku, jeśli temperatura wody spadnie, nie ma już zagrożenia, ryby nie przyjmują pokarmu, wtedy się wycisza. Ryba o tym wie, że jak padnie temperatura poniżej 8, nie przyjmie pokarmu, bo po prostu go nie strawi i ją rozedmie i zdechnie i zachoruje. Tylko my ludzie nie wiemy, kiedy jeździ, wiemy za dużo. Także ryby są przystosowane już przez naturę i mają w genach to zapisane. Także ktoś będzie chciał, przychodzi do nas do ogrodu, zobaczy, se dotknie, jak to wygląda. Taka woda, taka beczka w tak prosty sposób nie ponosi żadnych kosztów. Zapraszamy. Matę sobie można kupić, ja kupiłem całą belę. Z domu mi wystarczy na 2 lata, nacinamy i czyścimy. Mam nadzieję, że wystarczająco to jasno wytłumaczyłem. To taką beczkę będzie chciał, ona będzie u nas. Jest to nieduży koszt takiej beczki. I woda cały czas cyrkuluje i w ten sposób to działa. Ja to mam zastosowane już od praktycznie 6 lat. 3 beczki tu pracują. Rafał widział, idziemy założyć na następnych beczek, wymienimy tą wiskozę. Ta wiskoza jest tak grubość dobrana, że mechanicznie wyłapuje te wszystkie rzeczy. Jeśli się ta beczka zanieczyści po miesiącu, bo te drobne molekuły mimo to przejdą przez tą gazę, oczywiście, żeby nie zbierał się, to czyścimy gazę co 2 dni, na dole jest zawór, wypuszczamy tą wodę, przepłukujemy jeszcze to, co zostanie na keramicie, żeby było zawsze ten kamyczek czysty, żeby go nie zamuliło. I znowu przepuszczamy, nie wyciągamy, żeby te bakterie cały czas żyły. Bakterie żyją pod wpływem tlenu i ruchu tej wody. Tak to działa, jest opisana cała wiedza, można poczytać. Kiedyś tutaj pan Wachowiec mi to opisał.
Także pozdrawiam wszystkich serdecznie. To jest łatwy i prosty sposób, tak jak pokazuję, na takie efekty. Naprawdę osiągniecie te światowe, żeby było tyle ryb. To są miliony małych rybek, które się wykluły teraz, bo są tarlaki duże, jest to 6-7-kilowy lin. Są czerwone liny. No i siotrów oczywiście nie rozmnażamy, są tylko takie tutaj sztuki dla pokazania. Mamy również piękne jazie wielkości tutaj 30-40 cm, to jest kleń, czy jaź, jak nazwany popularnie. I również te ryby tu żyją właśnie w symbiozie. Ja ryb nie odławiam tutaj, nie jem ich, to jest tak jak natura stworzyła. Jest tylko okoń, który czasami jest doktorem i niweluje ryby słabe, urodzone, młode, ale okoń nie jest w stanie zjeść tych wszystkich rybek. Część ucieknie do rzeki, zarybiamy właśnie miejscową rzeki tysiącami, milionami małych rybek. Bo ja nie pożytkuję, nie sprzedaję tych ryb. Jeśli ktoś się znajdzie, tak powiedziałem, musi to hurtowo odebrać, bo ja nie będę łapał jednej rybki, żeby mu dopakować do worka, bo to za duże koszty. Przyjedzie ktoś hurtowo, ma jakieś oczko, zakłada sobie staw, czy hurtownicy, odstąpimy tych karpi, bo mi ich szkoda, nie jem ich. Nasza Jankowska pyta, czy je smażę, nie smażę, bo ja opiekuję, znam te ryby, także trudno mi je byłoby smażyć. Czy może je spożytkuję do jakiegoś celu, do oczka sobie mu się przydają. Ryba jest w doskonałej formie, tak widzieliście na wcześniejszym filmiku. Z Rafałem tak. Dzisiaj w nocy odławiali. Także pokazuję, w razie pytań jest telefon, mogę jeszcze służyć uwagami jakimiś, jak to działa. Zaznaczam, ten filtr, nie przejmujemy się tym, że woda nie jest, że nadal zielone będzie na wiosnę. Ludzie pytają, no mimo to, że mają zielone. Zielone może być, ale woda ma odpowiedni poziom tlenu, bo te bakterie zamieniły właśnie na azotyny tlenowe. I ryby nie giną, oddychają, pływają, a zielone po czasie i tak samo zniknie z wody, bo przyjdą pierwsze deszcze, zmyją tę zieleń taką. Można zazwać jeszcze taką zieleń melachitową, przeczyścić po zimie taki staw, ja też taką rzucam. Dezynfekuję cały staw, jakąś rybę po zimie mogą mieć pleśniawkę czy na karpie. Stosuję to od 40 lat, ten staw jest tu 20 lat, mam takiego właśnie hopla, takie moje hobby. Oczywiście raki są wskaźnikiem, naszym barometrem wody, bo jeśli żyje rak, to żyje, potrafi żyć strąg. Woda jest po prostu, musi być odpowiednia. Tu by rąk nie żył u mnie, bo jest na pewnym słońcu na południu. Strągi by nie żyły, bo woda, temperatura potrafi urosnąć tutaj do 22. A więc strąg już by tutaj był wyśnięty, bo to nie jest woda, która jest dopływ źródlanej wody. Czasami studnią dopuszczamy. No jak padają deszcze, to oczywiście też również woda napływa ogromnej ilości, bo płyną rzeki z góry. Także wymieniają mi całą wodę regionalnie w stawie. Także polecam wszystko. Myślę, wyjaśniłem bardzo jasno. I życzę wszystkim powodzenia. Warto zbudować takie oczko. Warto mieć takie robie. Żyjemy w takich czasach. Jesteś niezależny, jak prawdziwy prepers. Jak nasz Adolf Kudyński był zachwycony stawem. Jeszcze raz zaznaczam to, bo ten człowiek mnie zachwycił. To był jedyny człowiek taki prawdziwy, uczciwy, pracy, który miał również ten staw. Żył tym od rana do nocy. Chciał stworzyć magazyny żywności, a w stawie są zawsze naturalne ryby. Ja jestem wegetarianinem, ale przyjdą ciężkie czasy. Można nawet zjeść rybę. Masz ją wtedy pod zasięgu własnej ręki. Ta ryba się żywi planktonem. Praktycznie nic nie musisz dać jeść, bo ryba sama by się wyżywiła. My tu oczywiście naturalne karmimy groszkiem. Pokazałem, czy kukurydzą mam w puszce naturalny. Karmimy tym raki, bo rak jest. Pytają ludzie, jak oczyścić moczarkę w stawie, nie radzą sobie, wybierają grabiami. Rak zje wam całą moczarkę. Ja mam tego raka nie po to, żeby go zjadać, tylko po to, żeby małe rybki, małego raczka jest bezbronny. To jest naturalna biologia. Małe rybki zjadają, czy okonie zjadają tego ryb, czy słonecznice, których tu mam setki tysięcy słonecznic. One to jest chwast rybny, one się same rozmnażają. Tak jak i karaś, jest to chwast rybny. A więc, żeby ochronić te wszystkie ryby, stosuję następny filtr, stosuję. Jakieś tam koszty poniosłem, ale po prostu chcę się tych karasi pozbyć. One sobie radzą nawet w gnojówce. Ja kiedyś trzymałem karasie w beczce, żyły 3 lata w beczce, gdzie woda cały czas stała, stojąca i poradziły sobie. Także karaś jest przygotowany na takie ekstremalne warunki. Inne ryby, drogocenne ryby chronię po tym, dlatego je chcę ochronić. I jak ktoś będzie chciał, zadzwoni, przyjedzie i takie przed zimą oddamy mu to, bo na zimę, w zimie są narażone. Mimo, że mam cały czas dyfuzory powietrza, które całą zimę chodzą od 6 lat, żeby lód nie było na stawie lodu, bo zamazając staw nie byłoby ryb żadnych. Już przed 20 laty mi szczupak metr 60 spadł, bo zapomnieliśmy przekuć lód. Nie dawaliśmy tych słupków, słomianych takich snopków do wody, żeby cały czas była wymiana tlenowa, bo wtedy szczupak zginął. Tutaj nie mam świadomie szczepaka, bo zjadłby te bezbronne wszystkie karpiowe, te linowe. I że nie dajemy tutaj szczupaka celowo, bo szczupak jest za duży, czy sum za duży. No wyczyściłbym i zmniejszyłby radykalnie poziom ryb do zera, bo po 3 latach by nie było nic. Kiedyś miałem takiego szczupaka, to wyczyścił cały staw przed 20 laty. Teraz po prostu doświadczyłem i nie unikam tego. Także beczka jest taka, coś pokażemy. Łatwy sposób, możecie sami sobie w domu zrobić. Są na internecie zdjęcia. Ktoś będzie chciał, to pomagamy, służymy pomocą. Myślę, że jasno wyraziłem się. Zawsze w lato nas Rafał odwiedza i po nocyśmy wczoraj puścili filmik taki. Dziękujemy, pozdrawiamy wszystkim. Jak ktoś będzie chciał zobaczyć, przyjeżdża do mnie i pokażę, jak działają takie system beczek, który osłania cały mój staw. Dziękuję serdecznie. I zapraszamy po ryby. Tak, zapraszamy po ryby. Tak, Rafał powiedział. Dzięki. Hej. Hej.
No jest, idzie to fajnie.